Mroźną pogodę chwalą mieszkańcy, których spotkaliśmy dziś na ulicach Suwałk. Po mroźnej nocy, kiedy temperatury spadły do około 20 stopni, z kamerą i mikrofonem pytaliśmy przechodniów, jak sobie radzą z mrozem. Ci zachwalali tegoroczną aurę. Jak mówili, kilkunastostopniowy mróz to żaden mróz. Starsi wspominali mroźne zimy z dzieciństwa, kiedy bywało jeszcze zimniej. Posłuchajmy. A dla mnie to nie straszne. Ja przeżyłam większe mrozy. Ja chodziłam do szkoły 5 kilometrów, taki śnieg. I co to? Tu nie ma mrozu jeszcze na razie. To jest super, super fajna zima. Się przygotować? Ja się nie przygotowuję normalnie. Wiecie panowie, no jakby to się przygotować? No normalnie już chodzi się jesień, po jesieni jest zima i wszystko jest dobrze. No jak ja pamiętam, kiedyś było tak około 30 zawsze, 60 lat temu. No a teraz to ja mam 72 lata, ale mnie tu nie rusza. Jeżdżę samochodem, to tam mam stary samochód, ale odpala mi zawsze codziennie. Mam szuflę w bagażniku, to sobie jak trzeba, to nawet sam gdzieś podrzucę i nie ma problemu. Bardzo dobrze, wiesz pan, że ubrany jestem konkretnie i nie marznę. No. Jak ktoś lekko się ubierze, to wiadomo, że zawsze będzie zimno, ale raczej jest dobrze. No. Bo jak ktoś tam siedzi w mieszkaniu i wyjdzie, no to wiadomo, że zimno, ale tak jak się pracuje, to tutaj na podwórku to jest dobrze. W weekend czeka nas ocieplenie, natomiast od połowy przyszłego tygodnia synoptycy zapowiadają nadejście ponad 20-stopniowych mrozów.